sukces polskich lotników nie wziął się z niczego. Tutaj, żeby o tym mówić, należy rozpatrzeć ich początki kariery lotniczej. Przedwojenna Polska, możemy się z tego śmiać, bardziej lub mniej naigrywać, to jednak był kraj bardzo lotniczy. Powołanie w 1923 roku Ligi Obrony Powietrznej Państwa, późniejszy rozwój również aeroklubów i ta masowa chęć wstępowania w szeregi lotnicze, no bo pilot to był ktoś, to było spełnienie marzeń, to byli ludzie ponadprzeciętni, powodowało, że do szkoły lotniczej, głównie dęblińskiej w tym późniejszym okresie, aplikowało bardzo, bardzo wielu młodych ludzi. To była szkoła nad szkołami. Tam wymogi były wręcz fantastyczne. Stamtąd jak się wychodziło, było się pełnoprawnym pilotem, posiadającym już ogromne doświadczenie. 1 września dwa państwa najeżdżają na nas, Trzecia Rzesza i Pierwsza Republika Słowacka. No i ci ludzie, te młode chłopaki stają do bardzo nierównego boju. Aczkolwiek propaganda niemiecka podkreślająca, że tutaj z Polakami poszło łatwo. No nie tak łatwo. Ilość strat niemieckich pokazuje, że to nie był wcale spacerek przez Polskę i te chłopaki rzeczywiście walczyły bardzo, bardzo ofiarnie. No, część z nich poginęła, część trafiła przez Rumunię do Francji. No tam znowu nie mieli okazji się specjalnie pokazać, ale nie dlatego, że byli słabymi pilotami, tylko dlatego, że okoliczności wojskowo-polityczne tak się rozgrywały, że czerwiec 1940 roku we Francji no, był porażką. Trafiają do Wielkiej Brytanii z łatką przegrywów, przegrańców, marnej klasy pilotów, którzy potrafią latać na starych, przestarzałych samolotach, nie wiedzą, czym jest latanie w szyku. No i jakie jest potem zdziwienie Brytyjczyków, gdy okazuje się, że ci przegrańcy latają lepiej niż Anglicy.